Siemanko, po ostatnim filmie, gdzie oceniałem jakieś posrane postery z NBA, dostałem od was masę komentarzy, których koszykarze NBA i których wsady powinienem ocenić. Także kurwa panie mówicie, macie, nie ma problemu. Izolacja jest, to jest najważniejsze, to jest potrzebne w życiu. Każdego y, pseudo youtubera No i dzisiaj mam dla Was oczywiście <śmany> Sady Deruzana. Ktoś tam, któryś z Was, nie pamiętam kto, dał taki dojebany komentarz, i w tym komentarzu dał mi listę chyba 30 zawodników, które, których mogę ocenić. No i kula, pięknie. My tu jesteśmy przecież, nie, że to jest jakiś kanał y, socjalistyczny, y, nie, nie socjalistyczny. Solidarnościowy, kanał Solidarnościowy. Wspieramy się, także to jest też Wasz kanał. Dzięki Wam się ten kanał rozwija. Jak widać, ilość filmów dopisuje. Także no cóż, zanim zaczniemy, zapraszam każdego na HACB.pl. Kto chce skakać wyżej, koszykarzy, siatkarzy, piłkarzy i każdą orientację, w każdym wieku. A teraz przechodzimy sobie do Demara DeRozana, ale jako słowa wstępu, to DeRozana w Sady bardzo dobrze pamiętam. Pamiętam, jak się pojawił w Toronto i porównywanie go do Vince'a Cartera, kurwica mnie szczelała! Bo Vince Carter jest oczywiście lepszym dunkerem, nie? Aczkolwiek nie można tutaj nic odbierać DeRozanowi, który występywał, wystąpywał, wstąpywał z niebo wstąpywał w 2010 i 2011 roku. Brał udział przecież w konkursach wsadów, no ale nie udało mu się wygrać. Chyba miał drugie i trzecie miejsce, bo w jednym konkursie było to pokurwione głosowanie, że. Czekajcie, muszę sobie beknąć. No więc. W pierwszym konkursie było to takie posrane głosowanie, że to publika decydowała, kto jest zwycięzcą, więc totalnie z dupy. No, ciężko było rywalizować też z Nate'em Robinsonem, bo wiadomo, jak ktoś jest niski, to już jest yy, trochę bardziej, yy, że tak powiem, pchany do przodu. No, drugi konkurs, no to wiadomo, aczkolwiek w drugim konkursie pokazał nam showstoppera, czyli wsad, którego nauczył się od Werma. To są czasy, gdzie Team Flight, znaczy Team Flight Brothers do dzisiaj się pcha oczywiście do NBA, ale to są czasy już jak TFB zaczynało się wpierdalać do konkursu NBA. Yy, I to był wsad Werma. Ale dzisiaj wybrałem dla Was klip, który się nazywa... DeMar DeRozan's best dunk on every team in the NBA. Oczywiście, klipów ze wsadami DeRozana jest w chuj w i jeszcze trochę. Masa naprawdę bardzo dużo. No ale nie, będziemy tutaj siedzieć godzinę i oglądać. Sam nie wiem, co tutaj zobaczymy. Postaram się czasem yy, zatrzymać się tutaj przy jakichś yy, wsadzikach. No i zaczynamy! Yy, na początek wąs, który nie jedną... Wiadomo, trząs. Na początek Tomahawk Zalstara. Demar DeRozan. Dla mnie przede wszystkim charakterystyczny z tego, że skakał świetnie z jednej nogi. Aczkolwiek z dwóch nóg miał również wiele, wiele ciekawych wsadów i pokazało, że potrafi skakać. Na początek Boston Celtics. Co tutaj przeciwko Bostonowi mamy? Okej, okay, podanie. No dobra, wspiął się tutaj na Olku. Czemu mi się z Olkiem kojarzy ten gość? Dobrze pamiętam tego obrońcę czy nie, pamiętam. Dobra, wspiął się na gościu jedną ręką, klasycznie, chociaż obrońca i tak dobrze, że ustawił się bokiem, bo by mu się wpierdzielił kolanem w klatę, byłoby dużo gorzej. Dopiero mówiłem, że gość skacze dobrze z jednej nogi, a tu mamy cyk, udowadnia mi, że skacze też dobrze z dwóch nóg i zobaczcie sobie, odległość nie najgorsza, ale zmienił sobie tutaj rękę. Charlotte Hornets. Tomahawk z naskoku prawa-lewa. Mm. Oczywiście, jak widzi obrońcę, to nakurwia na tego obrońcę jeszcze bardziej. Ale to jest też pokazanie dominacji i nauczenie też obrońców, yy, że jak się spotkamy w kolejnym meczu, to weźcie się, usuwajcie. O, Michael Jondran, mój ulubiony piosenkarz. Chicago Bulls. Zresztą, yy, potem swoje zagra w Chicago Bulls. I tym razem, spójrzmy sobie, również na skok prawa-lewa z bardzo niewygodnej. Pozycji bo normalnie, pewnie wygodniej większości zawodników, byłoby skoczyć tutaj lewa prawa. No, ale ten zrobił taki naskok na dwie nogi. I mamy tutaj również sad. Jedną ręką strasznie, mocno tutaj zakurwił. Naprawdę żałuję, że nie możecie słyszeć dźwięku. Z tego względu, że zaraz prawo autorskie, nie można używać materiału, coś tam wyłącz z bioderka. Pyk. No, tutaj ewidentnie obrońca się spóźnił. Nie spuścił, tylko wiem, że tu są zbereźnicy na tym kanale. Po prostu się spóźnił. Dallas Mavericks. ojojoj, oj, oj, jaki niedokładny. To nawet nie miał być Alejub. To podanie było właściwie w niego płasko, ale on ma na tyle wzrostu: 198 cm, 6,7 wzrostu, czy 6,8. Możecie mi poprawić. Że nie musiał nawet. Za bardzo się zbierać, żeby mieć odpowiednią wysokość. No tutaj po bloku widać, że on tą piłkę wsadziłby jeszcze mocniej, ale gdzieś naprawdę tutaj chyba po ręce było obrońcy. Nie, on zrobił tak, on to wrzucił praktycznie. No ale skakał. Nie ma co nawet mówić tutaj z jednej nogi naprawdę łapał dobre wysokości. Może nie będę tutaj jakiś e, zaskakujący, że LeBron i wielu gości z jednej nogi wyżej skacze, ale tak czy siak no DeMar potrafił naprawdę ładnie skakać. Na razie tak widzimy tutaj jego wsady. Mm, wiadomo, to nie są najlepsze wsady mm, ogólnie Derozana, ale to są najlepsze na każdej drużynie. No i widać, że jednak dominuje u niego tutaj ta jedna noga, klasyczne wyjście dwutakt Jedna ręka do góry. Spójrzmy tutaj. No i jest alejup. Zawsze, gdy mówię jedna noga, to gość kurwa cyk. Dwie, odpala dwie nogi. Przechwyt kontra. No i alejup. Dwoma rączkami. Nawet fajnie sobie poleciał tutaj do przodu. Houston Sraket. Spójrzmy sobie. Uuuu. Wiecie co? Naprawdę miał tam mało miejsca. Początek meczu. Tutaj jeszcze ze zwodem. No i kończy rewersem. Takim, nie chciałbym nazwać tego reverse windmillem. Raczej z... O kurde, ten też dobrze poszedł. Pudłak? Tak jest. Zobaczcie, jak on na chwilę zawisł w powietrzu. Patrzcie, on głowy miał ledwo na wysokości siatki. I co wiecie, co wam powiem zaraz? Czekajcie. To wam chciałem powiedzieć. No i lecimy dalej. Los Angeles yy, Clippers. No tu bym się spodziewał raczej wsadu po Clippersach. Ale właściwie przez całe boisko yy, Przebieg sam z piłką. Nie, że jest z sępem ale w pełnym biegu, bardzo krótko przy ziemi. Nie było czasu nawet. No, to takie, kurde, główienko. Nic mocniejszego nie wsadził przeciwko Lakersom. No bez jaj, nie wierzę. Po prostu dwoma rękami wcisnął. Memphis Grizzlies. Okej, okay. również putback. Był putback? On w ogóle trafił w obręcz tutaj? No powiedzmy, że to jest putback. Miami Heat, moja ulubiona drużyna. Oj, 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 Obrońców to tu było pięciu. Potem gościem Będą mieli plakat w domu. Jak pięciu obrońców, tak jest. Patrzcie tu, cała drużyna. Nic lepszego nie może być. Cała drużyna i nikt go nie blokuje. Brawo. Dobra. Milwaukee Bucks. Zobaczymy sobie, co tutaj. Również trzech obrońców. Przytrzymał się jeszcze na obręczy, żeby gdzieś tam. A nie, on w ogóle szedł tutaj do wsadu dwoma rękami. W ostatniej chwili gdzieś tak wyciągnął się i przytrzymał jedną ręką. Taki ciężki wsad, ciężki wsad pod tym względem, że przytrzymał się jeszcze tej obręczy. Okej, okay. mm, ładnie. No zawsze, często znaczy zawsze, bardzo często też DeRozan, widzę, wsadza tutaj pominięciu minięciu obrońcy. Tutaj dribbling między nogami, taki krosik, no i co, ma Kobi dziewiątki na nogach? Yy, chyba Kobi dziewiątki dobrze poznaje, to musicie wy już napisać w komentarzu czy mam rację, no i w komentarzu oczywiście nie zapomnijcie czegoś napisać. Algorytm YouTube'a musi być pokonany. Okej, okay. fajnie ta piłka przez obręcz przeszła, lubię tak jak ją wypluwa, tak do góry, chociaż najlepsze sady są, jak jest gwóźdź oczywiście w parkiet. No ale tutaj w pełnym biegu, jedną ręką, Tomahawk, fajnie, jeszcze pchnął tą piłkę tak w kierunku obręczy, no ale akcja działa się tak szybko, że nie mógł tutaj sobie pozwolić, żeby opadać swobodnie z piłką. New York Knicks! Uuu, co tutaj się stało? To był taki ale jub bokiem, tylko nie widziałem, czy jedną ręką, czy dwoma. Bardzo szybka akcja. Lewą ręką. No. Lewa noga, lewa ręka, dlatego to tak dziwnie wyglądało. Bardzo fajnie. Wszystko kurde się dzieje tak szybko, że ja normalnie bym się nie zarobił tego. O, proszę! Oklahoma. Fajna pozycja w locie przez chwilę. Eee, niektóre, taka pozycja, która mi przypomina jedno z paczek. No patrzcie. Fajnie w locie ułożone, nie? Jeszcze tutaj pewnie smyrnął głową po tablicy. Wolałbym co innego posmyrać niż głową po tablicy, chociaż głową po tablicy też fajnie się smyra, pamiętajcie o tym. No i eee, Orlando Magic. Co tutaj mamy? Na razie widzimy samo oczywiście sady z Toronto. Okej, okay, tutaj totalnie na... Obrońcy. Na kim? Na pewno kolor skóry znamy. Bo 90% takich obrońców tutaj jest. No ale dobra, przechodzimy już do fil, Ale zakurwił. No strasznie, zakurwił. Tutaj naprawdę włożył już mocy w wykończenie. Odchylił to jeszcze rękę do tyłu. Oczywiście nie jest to jakiś super turbo Tomahawk. Ok, tutaj bardzo leciał do przodu. Złapał dwie ręce dla pewności, a potem się wyciągnął jedną. No bo. Pff. No. Dalej niż wyżej. Przeleciał właściwie gdzieś tam za tablicę. A, to jeszcze nie rozgrzany, bo to pierwsze punkty drużyny właściwie. Dalej kontra, już widzę, że będzie jup. Oczywiście, że tak. Dwoma rękami. Jeszcze zawiesił się na tej obręczy. Cyk, zmienił rękę i tyłem. Do zeskoczenia oczywiście, nie do wsadu. Kolejny alej Okej, okay. również złapany dwoma rękami. Wsadzik jedną no ale w pełnym biegu, oczywiście kontra dwóch obrońców, trzeba było to jakoś rozpracować i nic tutaj już nie kombinował ze zrobieniem. Zbliżamy się ku końcowi, San Antonio Spurs, to było chyba zwalone podanie, znaczy zwalone jak zwalone, było punktowe, więc chyba dobre, od tablicy? Tak, tak wygląda, jakby ta piłka się skleja przy tablicy, ale nie jestem pewien. A jak to było od tablicy, naprawdę ciężkie podanie i nie wiem jak on to Ojoj, oj. Ojojoj! Ojojoj! Oj, oj, oj. I to na nakił na Gobercie? Kurde. A! Kurde, jeszcze te nogi odchylił do tyłu. Ej, patrzcie, też gdzie on miał tutaj głowę. On był tutaj w. w chuj naprawdę wysoko. Patrzcie. Był kontakt oczywiście z przeciwnikiem. Gobert już miał tą piłkę właściwie na ręce, no ale. Derozan. Nie poddał się, i no, są punkty. No i ostatnia chyba paka. Okej. Okay. Tu takie minięcie obrońcy również wsadzik jedną ręką. Tak, nie było to wymachu z Biodra. On sobie schował do prawego, tak żeby mu nikt... wysoko był. Wysoko był. Naprawdę nieźle potrafił skakać. Drodzy Państwo, to jest koniec tego klipu. I w tym momencie, można by powiedzieć. Opa, nie to tu nie ma w ogóle najlepszych sadu De Rozana. No. Parę drużyn zwiedził Demar DeRozan i trochę tych lipów, mixtape'ów i tak jest na YouTubie, aczkolwiek wiele jest po prostu w tragicznej jakości. Jak chcecie więcej na przykład usłyszeć o wsadach Demara DeRozana, no to zobaczcie sobie oczami Dunkera konkursu sadów NBA u mnie na kanale 2010-2011 rok, gdzie oceniłem po prostu jego paczki z konkursu. Podsumowując, świetny zawodnik. Oczywiście, może nie ta top, 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 top tier yy, Naprawdę dobrze skaczka, skakał Przede wszystkim według mnie z jednej yy, nogi Ale Ryj to miał taki koci, nie? Dobra, tyle z mojej strony, dzięki wielkie W komentarzu zostawcie oczywiście kto następny Musicie się listować, musicie nakręcać Pokazywać, że wam się podobają te materiały A jak ja będę widział, że wam się podobają te materiały To nie będziemy coś tam na razie, siema.